Na północno-wschodnim krańcu Polski, w drodze na litewską granicę, docieramy do Sejn. Niewielkie miasteczko, wydawałoby się jakich dziesiątki w kraju. Nieco podupadłe, trochę jakby opuszczone, borykające się z problemami znanymi wielu takim miejscom gdzieś daleko od metropolii i na pograniczu jej wielkomiejskiej uwagi. Na pograniczu. Takie wrażenie można odnieść zza okien samochodu przez te 3 minuty, które zajmuje przejechanie przez Sejny. To jednak bardzo mylne wrażenie, bo właśnie siłą założonych w XV wieku Sejn jest to bycie na pograniczu. Pograniczu jawy i snu, nieba i ziemi, pograniczu narodów i kultur. Znać kulturę sąsiada to jest naprawdę bogactwo danej osoby, tego społeczeństwa, które żyje i mieszka na Sejnieszczyźnie. No, Sejny to było zawsze takie na styku granic, kiedyś historycznych granic w średniowieczu, bardziej krain, plemion. To musi być jednak ważne miejsce, skoro mieści się tu placówka dyplomatyczna sąsiedniego państwa. W mieście powiewają flagi litewskie i polskie. W tych domach obok siebie mieszkają Sejnianie różnych narodowości. To są rodziny niejednokrotnie mieszane, tak? Czyli rodzina składa się w połowie z Polaków, w połowie z Litwinów. W naszym regionie styka się kilka kultur. Kultura litewska, białoruska, rosyjska, staroobrzędowców, niemiecka, a także polska oczywiście. Takie miejsca szczególnie przyciągają ludzi o duszach niespokojnych. Sejny kipią działalnością artystyczną. Tu ciągle coś się dzieje. Pogranicze to słowo klucz do otwartych bram Sejn. Właśnie tak nazywa się fundacja wspomagająca inicjatywy artystyczne w mieście. Działania kulturalne wypełniają Białą Synagogę. Kolejne miejsce wyznaczające granice między tymi, którzy zostali, przybyszami, odkrywcami i tymi, którzy nie z własnej woli odeszli. To również pogranicze kultury wysokiej i masowej, sztuki nowoczesnej i folkloru. Przywiozą swoje wyroby regionalne, czyli ozdoby ze słomy, z papieru, z bibułek, jajka pisane metodą batikową, woskiem nakładane. Także wszystkie nasze wyroby tutejsze z tego regionu. To jest tradycja mojej babci. Kiedyś babcia takie coś robiła. Tym się kiedyś dekorowało mieszkania na wszystkie święta w roku. Wielokulturowość, mieszanie się narodów, ich tradycji jest tym, co eksponuje Miejski Ośrodek Kultury podczas corocznych Dni Sejn. W organizacji imprezy włącza się również od wielu lat Skok Stewczyka. To jest społeczność bardzo zgrana, żyją sobą bardzo zgodnie. Tak jak tutaj Państwo widzą, na tego typu zgromadzeniach, na tego typu festynach nie widać żadnej różnicy. Labai gerai jaučiuosi, man labai malonu, kad galėjau šiandien dalyvauti tokioj šventėj. Sejny są takim jakimś magnezem, naprawdę od 20 lat, kiedy pracuję w Domu Kultury. Myślę, że ludzie, którzy przyjeżdżają do Sejn na działania nasze, czyli do Ośrodka Kultury, jakie są Międzynarodowy Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży Baltic Satellite, Festiwal Organowy Młodych, Przegląd Kabaretowy, naprawdę ci ludzie z zadowoleniem wyjeżdżają z Sejn. Wyjeżdżają, przyjeżdżają, zostają. Sąsiedzi mówiący różnymi językami może i nie zawsze żyli tutaj bezkonfliktowo. Wydaje się jednak, że pogranicze ich łączy. Nawet jeśli modlą się w różnych językach. Jau 30 metų kaip gyvenu Seinuose ir kasyk man atrodo, kad tautinė mažuma čia kasyk geriau jaučiasi. Yra daug dalykų, które reikia sutvarkyti. W sejneńskiej bazylice msze odbywają się i po litewsku, i po polsku. Gdyby nie pomoc finansowa przeora klasztoru dominikanów w gminie żydowskiej, nie powstałaby w mieście w XVIII wieku pierwsza synagoga. To tylko jeden z ciekawych rozdziałów zawikłanych losów mieszkańców miasta różnych narodowości. Miasta pogranicza, na którym można żyć zgodnie.